Cześć, witajcie na kanale Żółwie Książkowe. Mam na imię Sławek. A ja Mikołaj i przychodzimy dzisiaj do Was z maratonem 24 godziny czytania. No jest jego początek właśnie teraz, zaczyna się za 3 minuty i no teraz pokażemy pokrótce, co będziemy czytać, trochę opowiemy o nim. Tak, generalnie będzie to reading vlog, więc w trakcie będziecie widzieli jakieś takie małe przebitki, które nagramy w trakcie naszego czytania oraz oczywiście update'y książkowe. Będziemy mówili o naszych opiniach, na bieżąco będziemy zdradzać, jak wybrane książki nam się podobają. Tak, już w poprzednim odcinku zapowiadaliśmy zresztą ten maraton, też na Instagramie. No tam się więcej działo pewnie, już widzieliście to podczas tego maratonu. Właśnie, nasze TBR też pokazywaliśmy tam, więc raczej nie powinno być zaskoczeniem, chyba że ktoś jeszcze nie widział, to może ty zacznij, bo tyle sobie książek wybrałeś. Ale i wytłumacz, dlaczego masz ich tyle. No bo to są takie propozycje trochę, ja wybrałem takie trochę książki zimowo-świąteczne, takie właśnie pasujące do maratonu, żeby właśnie mieć z czego wybierać. No ale czekaj, zaczynamy za jakieś kilka minut maraton i ty już wiesz, co będziesz czytał? Więc ja powiem teraz, co wybieram, ale nie wiem jeszcze, co będę kontynuował później. Tak, mam tutaj do wyboru Dę nad wieczorową porą Anety Jadowskiej. Ja bardzo lubię tę serię tych komedii kryminalnych, więc pomyślałem, że no taka zimowa to się idealnie przecież sprawdzi. Możesz podtrzymać chwilę? Dobra, mam tutaj Zbrodnię zimową porą Agaty Christie. Czy to jest moja książka? Tak. Czy ty zapytałeś, czy możesz ją pożyczyć? Ja pytałam się, czy będę mógł pożyczyć książki twoje do czytania. To powiedziałeś, że będę mógł pożyczyć to. Mam wrażenie, że coraz lepiej się gościsz moimi książkami. Mam tutaj Bez Ciebie to nie święta, Bad Reckless. Tutaj zbiór opowiadań Podaruj mi miłość. Tutaj między innymi jest Holly Black, David Leviathan, Raven Rowell, Christine White, więc takie w miarę znane nazwiska. I mam jeszcze tutaj na czytniku, pokażę, ponieważ nie mam tej książki w papierze. Już otwieram. Jest to Miłość na święta Christine Lauren. Mam nadzieję, że to będzie widać. Jest to też taka książka świąteczna, zimowa, więc to jest mój TBR. To jest wybrana okładka, ta z tymi lampkami. Tak, tak. Więc pomyślałam, że jeszcze... No, i to możesz raz powiedzieć, co wybieram? No tak, od czego zaczynasz? Sam jestem ciekawy. Dobra, to ja zacznę od Bez Ciebie to nie święta. To jest dosyć krótkie, bo to ma niecałe 300 stron, więc myślę, że to właśnie mogę szybko przeczytać, więc na taki początek maratonu myślę, że się sprawdzi bardzo dobrze. Ja też starałem się nie wybierać zbyt długich książek, bo jednak no to zwiększy szanse na przeczytanie czegokolwiek. Jak wiecie, Żółwie Książkowe nie wzięło się znikąd. Okej, to w takim razie ja będę czytał Złoto Drapieżcy, przynajmniej od tego zaczynam, ponieważ mam jeszcze zaplanowanego Gwiazdkowego Prosiaczka J.K. Rowling, natomiast nie mam go teraz, bo Helenka zaczęła chwilę wcześniej maraton, ona już czyta i nie chciała mi zabierać książki, a ja w każdym razie będę czytał Złoto Drapieżcy Philippa Reeve. Jest to kontynuacja Zabójczych Maszyn. Także nie będę opowiadał o fabule tutaj we wstępie, no bo, ale mówiłem, że Zabójcze Maszyny kończą się naprawdę, no mocne jest to zakończenie i byłem bardzo ciekawy drugiego tomu. Niestety kilka dni temu zacząłem czytać Mroczne Wybrzeża Daniel L. Jensen i mam wrażenie, że to był gwóźdź do trumny, ponieważ teraz najchętniej usiadłbym i kontynuował Daniel L. Jensen. Jestem jakoś przed połową. O, jeszcze tak dużo? Tak, tak mnie kusi ta książka. Ja generalnie też mam ochotę na Złoto Drapieżce. Tutaj akcja przenosi się 2 lata w przód, do zimowej krainy. To plus ta okładka jest właśnie taka zimowa, trochę śnieżna. To też właśnie były te takie moje powody, dla których wybrałem tę książkę do maratonu. Też chciałem kontynuować tę serię, ale no kurczę, te Mroczne Wybrzeża bardzo mnie kuszą. Ale pewnie zaczniesz, wciągniesz się w Złoto Drapieżce, tak? Właśnie, dokładnie. I dalej będziesz miał ochotę czytać. No ten maraton nie tylko przygotowałam się, jeśli chodzi o książki, ale też postanowiłem, że wybiorę sobie takie właśnie fajne kubki, w których będę tam pić jakąś kawę, herbatę, popijał sobie w trakcie czytania. I mam takie bardziej świąteczne dwa. Tutaj mam reniferki i takie bardziej czytelnicze. W końcu jest maraton, więc czytamy książki, ale w temacie zimowo-świątecznym taki trochę, więc pomyślałem, że takie wybiorę. Też go odłożę je. I teraz to o świeczkę? Tak, możemy też powiedzieć. Jak wiadomo, ostatnio rozkochaliśmy się w czytaniu książek przy świeczkach, dlatego właśnie zaopatrzyliśmy się w kilka. Te akurat tę sobie kupiłem na targach książki we Wrocławiu. Tam właśnie też było stoisko ze świeczkami. Pach jest pierniczkowa i pachnie naprawdę bardzo ładnie. Dlatego jest tyle ciekawa, że ma 2 knoty, bo jest taka szeroka. No więc na zimę będzie idealny chyba zapach. Ja też właśnie taki wybrałem sobie, tu mam taką z Harry'ego Pottera, taką inspirowaną Harry'em Potterem. Bo generalnie te książki z Delight Candles... Świeczki z Delight Candles są inspirowane książkami i w ogóle mają takie śliczne grafiki, ale właśnie tak samo tytuły i tak opisy ich generalnie nawiązują do czytelnictwa. I to właśnie się nazywa się Lumos Cinimos.
I jest taka cynamonowo, wypieki, trochę zapach wypieków. Jest taka dosyć maślana, taka. To jest takie trochę coś połączenie, więc też się właśnie dobrze sprawdzi w takim okresie zimowym. To już jest moja najstarsza świeczka, właśnie od tej zaczęła się moja przygoda ze świeczkami. Też tej firmy i to jest Zielone Wzgórze. Ona pachnie jabłuszkiem i kwiatem wiśni. Jest bardzo, bardzo ładna. Przepiękna jest. Sporo jej wypaliłem. A tutaj mam Zapomniane Książki. To jest moja nowsza świeczka. I powiem wam tak, ona ogólnie pachnie dosyć ciekawie, bo ona ma być o zapachu starej barcelońskiej biblioteki. No i generalnie ona jest taka, bardzo ma ciekawy zapach, ale kiedy już ją się zapali, bardzo długo ten zapach utrzymuje się w pokoju. I to jest tak, że czasem przez kilka dni, kiedy wchodzę, dalej czuję tę świeczkę, dlatego niestety nie palę jej zbyt często. Ale ja też już sporo swojej wypaliłem, ponieważ... Znaczy dużo. No właśnie, bo teraz tylko tą używam praktycznie. Bo tak myślę, właśnie w okresie zimowym takie, no taka ciasteczkowo, cynamonowa się właśnie dobrze sprawdzi, więc... chyba ją po prostu wypalę do końca i wtedy jakąś inną zacznę. Okej, okay, to my już chyba opowiedzieliśmy o książkach. Na bieżąco będziemy update'ować nasze wrażenia. To jak nam się czyta, ile udało nam się już przeczytać. Tak. Wiadomo, to też nie są wyścigi, liczy się dobra zabawa, no ale planujemy jednak pocisnąć trochę z tymi książkami. No tak, ja też mam jak najwięcej ochotę przeczytać. Zobaczymy, ile jak nam to się uda. Ja chcę sobie zrobić jakąś herbatkę i myślę, że będę zabierał się za czytanie. To ja już chyba bez herbatki. Jeszcze pewnie jeszcze wrzucimy jakieś stories i lecimy. Mam wrażenie, że we wstępie miałam jakąś lepszą fryzurę, ale to nic dziwnego po kilku godzinach w pierzynie, więc to wiecie. Ale tutaj oceniamy książkę, a nie twoją fryzurę. Właśnie, potem przechodzimy już tak bardziej, można powiedzieć, po domowemu. Wiecie, w trakcie maratonu nikt się przesadnie nie stroi, liczy się to, co przeczytaliśmy. No i u mnie jest tak różnie, bym powiedział. Przyznam, że nie mam dzisiaj tempa i to wyjątkowo. Chyba wychodzi to, że jednak czym dłużej czytam, tym trudniej mi się skupić na tej książce. Nie wiem, jakoś tak po prostu chyba moje tempo z czasem spada i też niestety miałem falstart, ponieważ na samym początku maratonu naprawdę zmorzył mnie sen. Co prawda nie drzemałem, ale musiałem zająć się czymś innym, żeby przegonić senność. Ale ile przeczytałeś? Bo jest u nas godzina, no 20 już praktycznie. Okej, okay, to jest tak, że ja czytam Złotodrapieżcy w e-booku, testuję czytnik, w sensie dostałem go na urodziny już jakiś czas temu, ale w sumie to jest druga książka, którą czytam na tym czytniku. Jest całkiem fajny i to jest tak, że nie mam tutaj w takim razie stron jak zwykłej książki, tylko są te takie, to mi liczy, ile mam takich stron tutaj na czytniku, tych kliknięć. I łącznie jest 574, no ja nie mam za dużo, bo 225. No też nie jest tak mało. No to jeszcze jest przed połową, więc w sumie jak na tyle czasu... Ale się też trochę zostało dzisiaj, dopiero 20. Nie? No na pewno, ale raczej tę książkę na pewno skończę w tym maratonie, chociaż wątpię, że uda mi się skończyć coś jeszcze, ale pewnie coś zacznę. To ja jestem zadowolony z tego, ile już przeczytałem. Przeczytałem około 220 stron Bez Ciebie to nie święto, zostało mi 50 do końca. Wiem, że to jest trochę późno jak na update czytelniczy, ale jakoś tak mi się dobrze czytało, więc postanowiłem nie robić go wcześniej, tylko teraz uznaliśmy, że razem już zrobimy. Mówiłeś, że ile stron masz? 220. To ja za chwilę gdzieś jak będzie cięcie zajrzę do książki, ile ja mam przeczytanych stron. To ja tak szybko powiem o fabule tej książki, ponieważ jeszcze ani razu o tym nie mówiłem. Poznajemy tutaj dwie siostry bliźniaczki. Eloise, która jest nauczycielką w szkole, wielką maniaczką świąt Bożego Narodzenia. Tam w szkole organizuje też jasełka. No jakby to jest taki dla niej wyjątkowy czas w roku, gdzie stara się, żeby jakby dopiąć wszystko na ostatni guzik, żeby wszystko wypaliło. Ona tak naprawdę już od września przygotowuje się do tych świąt. I ona też poznaje właśnie w książce Jamie'ego, swojego sąsiada, i pomiędzy nimi wywiązuje się pewna relacja. Druga siostra to jest
Kara. Ona mieszka w Londynie i jest pracoholiczką. Tak naprawdę praca, odkąd przeprowadziła się do Londynu, to jest jej oczko w głowie. I to jest tak, że ona nie jest fanką świąt i teraz i w tym roku jakby nie wie nawet, czy uda się dotrzeć do domu na święta, ponieważ, no tak jak już powiedziałem, praca jest dla niej najważniejsza, ona stara się o awans w pracy, więc no to są problemy dla niej, które dla niej istotne. I też ma chłopaka George'a, który ma pewną tajemnicę i ona też jakby musi ją trochę rozwiązać, może tak powiedzieć. I to jest tak, że książka podoba mi się tak pół na pół, ponieważ kiedy są rozdziały o Eloise, no to jest bardzo fajne jakby rozdziały. Ja w ogóle ją polubiłem jako bohaterkę, bardzo mi się podoba i takie zaangażowanie właśnie w te święta. Relacja z Jamie może jest trochę taka za szybka, bym powiedział, no ale też książka ma 270 stron, więc nie ma co się dziwić. Szczególnie, że rozdziały dzielą się na pół pomiędzy dwie siostry. Więc relacja jest trochę za szybka, ale taka prawdziwa mam wrażenie. Ja właśnie w nią uwierzyłem i mi się podoba jakby ta chemia pomiędzy nimi. I też mam wrażenie, że właśnie kiedy są rozdziały o Eloise, to czuć ten klimat świąt, zimy. Właśnie to jest bardzo fajne, ale kiedy przychodzą rozdziały o Karze, to po prostu jest jakiś dramat. Ja tak nie lubię tej bohaterki, ona jest taka irytująca. Ja w ogóle mam wrażenie, że dla niej ta praca to jest po prostu taki, nie wiem, cel w życiu. Ona nie, jakby dla pracy czasami może coś niemiłego komuś powiedzieć, nie, jakby nie zważa na uczucia innych. Nie patrzy się, czy to jest rodzina, czy są znajomi, po prostu praca, 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 to jest dla niej najważniejsze. A która z sióstr ma tego chłopaka z tajemnicą? To ta właśnie. I co, już była ta tajemnica? Była ta tajemnica i to jest tak, że ona fajnie się w miarę rozwiązała, jakby nie jakoś bardzo zaskakująco, bo to jakby można było tylko wnioskować po takim romansie, że to nie będzie takiego bardzo szokującego. I też mam wrażenie, że ten wątek był takim trochę zapychaczem, że po prostu no jakby ta Kara miała się jeszcze czym zająć na kartach tej powieści. Ale też w ogóle ten ich związek moim zdaniem jest taki trochę sztuczny. Jakby ja w niego nie uwierzyłam od początku, więc to też mi się średnio podoba. Dlatego mówię, że ta książka mi się podoba pół na pół, ponieważ wydarzenia Eloise są super, ale Kary już takie średnie. Ogólnie w całej książce czuć klimat świąt, ponieważ też mamy odliczanie właśnie, ile dni zostało do Bożego Narodzenia, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Moim zdaniem książka jest trochę za krótka i na przykład jakby ciężko nam jest poznać lepiej na przykład drugoplanowych bohaterów, albo chociaż jakby przeszłość trochę głównych bohaterek, no bo też nie ma na to czasu w trakcie książki, a jednak wolałbym trochę stron więcej, żeby po prostu jakby no te charaktery były trochę lepiej wykreowane. Ale ogólnie książkę czytam się dosyć szybko, jestem w miarę zaangażowany w historię i też no, czuć, że zbliża się koniec, więc po prostu no ciekawi mnie, jak to wszystko się zakończy. Wiadomo, że trochę to przewiduję, jak to wszystko się potoczy, ale myślę, że też jak już przeczytam, to się odezwę do Was tak z typowym zakończeniem, jak mi się podobało. Okej, to teraz ja trochę opowiem o Złotodrapieżcy. I to jest tak, że jak wiecie, ja nie skończyłem jeszcze Mrocznych Wybrzeży, dlatego rozpoczynając nową historię, pomimo że miałem ochotę na tę książkę, jakoś trudno mi się było wgryźć. Chyba nie jestem stworzony do czytania dwóch książek jednocześnie, ale z czasem znowu kupił mnie ten klimat. Właśnie ja akurat uwielbiam wykreowany świat, te ruchome miasta i tutaj akcja dzieje się 2,5 roku po wydarzeniach z Zabójczych Maszyn. W dodatku przenosimy się do zimowej krainy, więc ta książka pod tym względem idealnie sprawdza się na nasz zimowy maraton, ponieważ tutaj cała akcja dzieje się właśnie na północy, powiedzmy właśnie w okolicach Grenlandii i naprawdę mamy tutaj bardzo wyczuwalne te niskie temperatury, zamiecie śnieżne, to, że właśnie się siedzi i grzeje przy kominku, że nie wolno wychodzić na dwór właśnie, bo wiatr może nas dmuchnąć. To wszystko to jest bardzo odczuwalne, także ta zima naprawdę wkrada się bardzo mocno w tę książkę i tworzy świetny klimat. Autor w tej części bardzo fajnie prowadzi relacje pomiędzy Hester a Tomem, ponieważ tutaj nie daje im wspólnego celu, tylko właśnie to, co chcą osiągnąć, to są rozbieżne rzeczy. I to akurat prowadzi do wielu fajnych przemyśleń tak wśród bohaterów, szczególnie podoba mi się tutaj postawa Hester i właśnie jakby rozdziały, w których ona nas prowadzi przez wydarzenia. No generalnie Philip Reeve ma tendencję do tego, że potrafi wprowadzić bardzo pobocznego bohatera, który świetnie uzupełnia fabułę, w jakiś sposób na nią rzutuje, ale też nie jest jakoś ważny. I w poprzedniej części był to robotyczny łowca, tutaj jest to 14-letni złodziej. I po prostu to jakoś tak fajnie on potrafi wpleść te postaci i daje im naprawdę małe fragmenty, które świetnie uzupełniają całość. Ale właśnie mówię, w tej części cały cel podróży opiera się wokół tego zimowego miasteczka, chyba nazywa się Anchorage, czy jakoś tak. I po prostu to, dokąd miasteczko zmierza, to kto nim rządzi, jakie zasady w nim panują, dlaczego mieszka w nim w całym mieście tylko 50 osób,
to wszystko jest tak fajne i nie wiem, po prostu bardzo przyjemnie czyta mi się tę książkę. Naprawdę totalnie się wkręciłem i jeszcze no, nie mogę powiedzieć, że jakoś już dużo przeczytałem, ponieważ przed chwilą sprawdziłem te strony i mam przeczytane 133 strony mniej więcej i jeszcze brakuje mi 200 do końca. Więc jestem ciągle przed połową, ale naprawdę taki cel podróży się rozwinął, cel tej części. Jestem bardzo wciągnięty i teraz, no na chwilę obecną kompletnie nie pamiętam o Mrocznych Wybrzeżach, a muszę zobaczyć, co będzie dalej. Ach, to fajnie, że właśnie się te Mroczne Wybrzeża jednak, jakby nie masz cały czas ich w głowie, że chciałbyś je czytać, a nie właśnie Złotodrapieżcy. Dokładnie. Ale właśnie cieszę się, że ta książka na razie jak najbardziej spełnia moje oczekiwania. Ale to też mega oryginalne jest, że oni mają takie różne cele, a nie ten jeden jakby cel ci bohaterowie, nie? No bo też nie chodzi o taki może, nie, bo też trochę się to ująłem, żeby też nie chodzi o taki całkowity cel ich, nie wiem, ich działań, ale też jak trochę o ich pragnienia właśnie. Można powiedzieć, że każdy ma jakieś swoje pragnienia, które w tej części okazały się być no, odmiennymi pragnieniami. Jest niedziela po 9 rano, a my przychodzimy w drugim dniu maratonu, żeby opowiedzieć, co nam się udało wczoraj przeczytać i jak zapatrujemy się na dzisiejszy dzień czytania. Dobra, to może ja zacznę. Wczoraj skończyłem Bez Ciebie to nie święta i to jest tak, że to, tak jak mówiłem, już większość tak naprawdę moich przemyśleń powiedziałem w update'cie. Tak samo zakończenie moim zdaniem było takie okej, takie nie było ani jakieś zaskakujące, ale też dosyć przewidywalne. Ale też myślę, że po takiej książce właśnie takiej świątecznej, romansie, no też tego się można było spodziewać. Więc ogólnie książkę mogłabym polecić jako taką właśnie książkę lekką w okresie właśnie zimy, żeby się już czuć trochę w ten klimat. To myślę, że się sprawdzi bardzo dobrze. Też fajne było to, że autorka dawała dużo nawiązań do popkultury, ale to były takie nawiązania, które jakby ja znałem. Właśnie na przykład różne takie piosenki były wspomniane, albo seriale, postacie z filmów, więc to było takie fajne właśnie, że nie były czasami, nie były takie starodawne lub piosenki, albo takie typowo amerykańskie, których albo brytyjskie, jakieś takie spokojne. Ja też lubię, kiedy potrafię sobie skojarzyć, o jakie nawiązanie chodzi. No właśnie, a tej większość było takie, które ja po prostu kojarzyłem, więc to było naprawdę bardzo fajne, tak mówię, lekka książka, którą warto przeczytać, ale to nie jest nic koniecznego, więc to musicie sami podjąć decyzję, czy chcecie czytać. Okej, a ja jestem za połową Złotodrapieżcy. Wiem, że idzie mi dosyć wolno, ale tak jak mówię, dobrze się bawię w tej książce, nawet bardzo dobrze, dlatego nie biorę udziału w żadnym wyścigu. To, że nie idzie mi zbyt szybko ta książka i to, że no, nie potrafię jednak aż tak długo się, nie wiem, tak skupić i tak długo czytać jednego dnia, trudno, ale naprawdę mi się podoba. No i właśnie może trochę opowiem, co tam się aktualnie wydarzyło. Tom i Hester dążą do szczęścia, co prawda ich drogi są dość kręte i nie zawsze zbieżne, co akurat już mówiłem w poprzednim update'cie, że jest bardzo fajne. I to jest tak, że nasi bohaterowie bardzo mocno kierują się emocjami. Jeśli ktoś by czytał tę książkę, mógłby powiedzieć, że zachowują się czasem nawet głupio, że tak bardzo dają się ponieść emocjom. Mnie akurat to bardzo się podoba. Ja nie mówię, że ze wszystkimi decyzjami się zgadzam, no bo nie wszystkie jej decyzje są dobre. Niektóre są tak ewidentnie złe, ale uważam, że to jest bardzo fajne, to jest oryginalne. I właśnie tak trochę robi Philip Reeve, że kiedy naprawdę chce tak zaskoczyć
opowieści chce zrobić odważny krok fabularny, to wtedy po prostu puszcza wszystkie hamulce i czasem decyduje się na takie rzeczy, które mega mnie zaskakują. I właśnie w tej książce również nie brakuje takich zaskoczeń. Właśnie mam wrażenie, że też to trochę sprawia, że postacie są takie bardziej barwne. Właśnie zwłaszcza Hester i Tom nie są właśnie tacy po prostu słodcy, kochani, tylko pokazują drugie oblicze, co bardzo mi się podoba. Także w tej książce jestem mega wciągnięty w ten świat, w ten klimat. Już mówiłem, że to zimowe miasteczko tutaj świetną rolę właśnie spełnia, żeby to jest takie świetne tło dla tych wydarzeń. Ale też widzę, że właśnie seria w miarę trzyma poziom. Tak, jak najbardziej. To też jest fajne. Spełniła wszystkie oczekiwania i w ogóle jestem ciekawy, jakie jeszcze wydarzenia dołożą w dalszym tomie, bo tutaj naprawdę nie brakuje zaskoczeń i generalnie, no nie wiem, cały świat bardzo mi się podoba i ma naprawdę potencjał na dalsze rozwijanie tej historii. A ja mam zamiar dzisiaj zacząć sobie ostatni tom trylogii, Den nad wieczorową porą, Anety Jadowskiej. Tutaj tak szybko o fabule powiem, ponieważ też nie będę mówił za dużo. Natomiast tutaj poznajemy historię już seniorki rodu, jeśli tak mogę powiedzieć, Marii Garstki. I Maria właśnie dostaje zaproszenie na tajemniczy bal. I to jest tak, że ona tak chłodno do tego zaproszenia podchodzi. Natomiast jej koleżanka, już zobaczy, Aniela Grzebałko, jest zachwycona tym wyjazdem i uznaje, jakby, że muszą pojechać tam razem. I to jest tak, że one się wybierają, całe przyjęcie dzieje się w starym domu w Usteckim Lesie podczas śnieżycy i podczas tego przyjęcia zostaje znalezione ciało. Więc to jest taka historia kryminalna, pewnie też komediowa, dosyć obyczajowa, jak to z tą serią bywa. Na pewno będę kontynuował właśnie, ja lubię ogólnie tę serię, ona jest taka właśnie lekka, żeby ją czasami przeczytać, może też poruszę takie ważniejsze tematy czasami, natomiast jakoś tak mi się przyjemniej słucha, szczególnie właśnie w audiobooku, dlatego też myślę, że się nim wspomogę podczas tego maratonu. To ja przyznam, że po twoich recenzjach już słyszałem trochę twoich opinii na temat tej serii, jakoś mi do niej nie ciągnie, nie wiem dlaczego. To znaczy, ja też nie jest może moją ulubioną, ale tak lubię właśnie, jak są te pory roku, o których Aneta sobie pisze, to lubię właśnie do niej tak w tym czasie się do niej zebrać i ją prezentować. No, ja na razie mam rozpoczętą jedną serię z komedią kryminalną, czyli Kółko się pani urwało i na razie przy tej serii jestem, a później zobaczę. Chociaż no mówię, tak opowiadasz to, niby to mi się podoba, ale jakoś tak nie kupuje mnie. Ale to też jest fajne, że ta jest najbardziej będzie podobna część do Kółko się pani urwało, ponieważ tam też już jakby taka starsza pani rozwiązuje sprawę i tutaj pewnie będzie tak samo. A ja tylko się szybko pochwalę, że założyłem sobie case na czytnik, wam pokażę tak trochę bliżej. Ogólnie uważam, że jest bardzo ładny. Niestety czytnik bez case'a był o wiele lżejszy, co akurat bardziej mi odpowiadało, no, ale... Przesady, ten nie jest jakiś ciężki. No na pewno będzie lepiej chroniony. Przechodzimy, żeby podsumować maraton. Co prawda jest trochę później, ponieważ maraton skończył się o 14, ale postanowiliśmy jeszcze chwilę dłużej poczytać. Konkretnie Mikołaj chciał jeszcze skończyć sobie audiobook, bo nie zostało mu dużo. Ile ci zostało? No właśnie z godzinka. Może troszkę ponad ewentualnie. Dlatego Mikołaj sobie jeszcze spokojnie dosłuchał. Wiadomo, musieliśmy zjeść obiad i tak dalej, ale teraz jest około 16 i przechodzimy w końcu poopowiadać o książkach, o naszych wrażeniach z maratonu. Też może być minimalnie głośniej, ponieważ nagrywamy to na korytarzu, a nasza mama ogląda sobie lupę, więc ewentualnie za jakieś dźwięki przepraszamy. A przechodząc do mojej opinii o Zabójczych maszynach 2, czyli Złotodrapieżcy. To jest tak, Philip Reeve wspaniale łączy wszystkie wątki. To jest tak, że on ma różne narracje, różne wątki, różne wtrącenia i naprawdę wszystkie bardzo fajnie łączy i jakby każdy wątek jest po coś u niego. To sprawia, że niektóre rzeczy można przewidzieć, bo po prostu aż za dobrze się składają, natomiast całość nie jest aż tak przewidywalna, ponieważ, tak jak mówiłem wcześniej, on ma takie naprawdę odważne momenty, kiedy no tak dosyć ostro pogrywa i robi taki zwrot, którego się akurat nie spodziewamy. W tej części naprawdę podobało mi się kreacje bohaterów, ponieważ były takie niejednowymiarowe. Zarówno ci główni, jak Tom i Hester, ale również ci drugoplanowi, Freya, Cal, uważam, że oni wszyscy zachowywali się różnie, zawsze mogliśmy się z nimi zgodzić.
Tak samo antagoniści. W tej części byli zdecydowanie ciekawsi. Ich motywacje w ogóle były no właśnie różne i też mi się to bardzo podobało. To akurat było ciekawe. Zdecydowanie wypadają lepiej niż antagonista z jedynki, a co do decyzji bohaterów, które nie są wcale takie oczywiste, to właśnie był wielki plus tej książki, ponieważ autor przedstawia nam świat, który no, nie jest czarno-biały i tutaj nie ma decyzji idealnych. Tak naprawdę każda decyzja jest na zasadzie kompromisu. Żeby coś osiągnąć, trzeba coś poświęcić. I właśnie to mi się bardzo podobało, właśnie taka kreacja świata, w którym najpierw trzeba przetrwać, a dopiero później martwić się o własne szczęście. I akurat, to jest ciekawe. To właśnie jest dobre, że przygoda nie jest aż taka, nie wiem, znacząca dla całego świata, ale akurat w tej części jest znacząca dla pewnej grupy bohaterów. Co gdybym miał powiedzieć, to ta książka podobała mi się trochę bardziej. Minimalnie, ale jednak. Oraz samo zakończenie, no świetne, naprawdę. To kiedy sięgasz po kolejny tom? Jeszcze nie wiem, bo wiesz, ile to jest tych serii rozpoczętych ja i do wszystkiego chciałoby się wrócić mniej więcej, ale na pewno ta zakończyła się tak, że no, nie chciałbym na chwilę obecną zbyt długo zwlekać z kontynuacją. Ja podczas tego maratonu skończyłem dwie książki. Jeden to jest Bez Ciebie to nie święta, zresztą o niej już mówiłem, więc nie będę się powtarzał, tylko tak pokazuję, że ją no, też udało mi się przeczytać. A teraz będę się bardziej wypowiadał na temat Dyna nad wieczorową porą Anety Jadowskiej. No to właśnie to jest ta książka i ten audiobook, który musiałam trochę przeciągnąć, żeby teraz mógł tutaj zrecenzować. I warto było? O tak, warto było. W ogóle cieszę się, że tak udało mi się dwie książki jakby w dwa dni przeczytać. No, fajny wynik. Tak, to jest właśnie fajne. I to jest tak, że ta książka jest zupełnie, mam wrażenie, inna niż te poprzednie części właśnie tych komedii kryminalnych. Po pierwsze, tutaj jakby od początku mam wrażenie, mamy świetny klimat, świetnie zrobiony. Czujemy taki niepokój, jakby czujemy, że już zmierza do jakichś trochę właśnie takich wydarzeń, akcji, można by powiedzieć. I to jest tak, że kiedy te bohaterki, jak już też mówiłem właśnie w opisie, że one kiedy jadą do tego domu na ten bal tajemniczy, to po prostu tam są takie wydarzenia, takie zaskakujące, ja się kompletnie nie spodziewałam po tej książce, że to w taką stronę w ogóle pójdzie. To było akurat świetne. To jest tak, że one też się różnią od poprzednich książek, że tutaj jakby ta sprawa, która jest główną, tą jakby sprawą trochę kryminalną, która się dzieje właśnie w tym domu, ona dotyczy tak bardzo tych jakby rodziny Garstki, tak bardziej pod względem, jak to powiedzieć? Przeszłości, o właśnie. Nie jest taka bardzo obok nich, że oni po prostu jakby jakimś splotem przypadku jakby zaczynają angażować w tę sprawę. I to tylko po prostu one jest... Czy ja wiem, jak na dwie części były takie bardziej kryminalne, to właśnie uważam, że a szczególnie, że taka trochę wieńcząca też całą trylogię, to właśnie fajnie było podsumować takie niektóre wątki z przeszłości, które też Aneta Jadowska dawała nam takie tropy w poprzednich tomach, a tutaj to było właśnie fajnie zwieńczone. I to mi się właśnie podobało. No też relacje pomiędzy bohaterami mam wrażenie, że właśnie fajnie były te takie jakby trochę pokończone, trochę takie wykreowane. To mi się bardzo podobało. Czuć takie jakby wsparcie w tej rodzinie, że oni się wspierają, że są jakby taką jedną, można powiedzieć, drużyną. To było super. Też pojawiła się na przykład kuzynka tej głównej bohaterki, Monika, którą w pierwszym tomie lepiej poznajemy. I po prostu jej duet z Magdą, kiedy tej, na tych stronach jej powieści miał trochę więcej czasu dla siebie. To był świetny po prostu. Bardzo jej polubiłem. Zakończenie było ciekawe i takie właśnie podsumowujące, jak już wspomniałem. No nie wiem, ja bym bardzo polecam całą tą trylogię i też uważam, że warto jednak czytać te książki po kolei, tak jak zostały wydawane, ponieważ na przykład w tej książce jest zgadzane całe zakończenie Martwego Sezonu, więc uważam, że trochę słabe, jeśli przeczytacie Denata Wieczorową Porą jako pierwszą książkę, no bo ta druga już będzie taka trochę dla Was niesatysfakcjonująca, kiedy będziecie znali zakończenie tej zagadki kryminalnej. Dlatego polecam jednak czytać po kolei i wtedy myślę, że to może być taka dobra zabawa, dobra rozrywka, poruszająca czasami trudniejsze problemy. Ten humor też tutaj jest fajny, więc ja ogólnie naprawdę polecam. Jestem zadowolony z lektury i chyba tak po całości myślę, że ta część jest moją ulubioną, ponieważ no była taka najbardziej chyba, taka trochę thrillerowa, taka najciekawsza po prostu, jakby najbardziej chyba w moje gusta się wpasowała, ale bardzo dobrze będę wspominał całą serię. A tak jak mówiłem kiedyś, na całą serię nie mam zbytniej ochoty, ale po tym jak Mikołaj chwalił mi tę część, zastanawiam się, czy na przykład nie poświęcić sobie i nie pominąć tych poprzednich, właśnie nie przesłuchać albo przeczytać sobie tylko tej części. Ale nie wiem, czy taki dobry jest pomysł. No, w sensie nie, bo to jest fajnie, że nie musisz czytać całej trylogii, ale nie wiem, czy ta będzie dla ciebie aż taka fajna, kiedy nie będziesz tak znał tych bohaterów z poprzednich części, ale może w audiobooku byś kiedyś się, no to też nie są przecież długie książki. Ile on? 4 godziny ten audiobook biega na przyspieszenie chyba 1,95 słuchałem. To na pewno nie jest taka długo, więc... No tak, to można w miarę szybko skończyć. No okej, to jak ogólnie oceniasz maraton? Jak się czytało? No bo z wyniku mówiłeś, że jesteś zadowolony. No a co ogólnie sądzisz o takim maratonie? Fajny, nie fajny? No ja uważam, że to jest fajne, ale też nie tak codziennie albo co weekend na przykład, żeby organizować, ponieważ takie czytanie
takie na siłę, no nie na siłę, ale takie w ciągu cały czas, to po prostu jest trochę męczące i ja chyba wolę jednak tak poczytać sobie, nie wiem, te 3 godziny dziennie i po prostu pójść też inne rzeczy porobić. Dokładnie, bo jednak dla mnie też ważne są te, no właśnie inne rozrywki, inny sposób wypoczynku, jak to na przykład prawda. Seriale albo po prostu, no trochę odetchnąć od czytania, chociaż no jednak zawsze jest fajne, że można tak szybko coś przeczytać. No właśnie, że w jeden dzień masz jedną albo dwie książki już więcej na już na Goodreadsie nawet dodane. Ja też myślę, że takie maratony też mogą się fajnie sprawdzić dla osób, które mają coś takiego, że jak się wciągną w książkę, to muszą skończyć od razu i są jakby nauczone, że można przeczytać książkę na raz. Ja akurat nie jestem z tych osób i zazwyczaj potrafię odłożyć książkę, nawet jeśli jest ciekawa. To prawda, ale też taki jakby sposób, że jedna książka, jeden audiobook, jak ja to przeczytam, to też jest fajny, ponieważ mam wrażenie, że audiobook trochę tak mniej męczy, tak się bardziej można przy nim zrelaksować. Jednak i po całym dniu, na przykład wczorajśmy, jak czytaliśmy większość dnia, to właśnie ten audiobook cię tak trochę pozwolił jednak odpocząć bardziej i nie czułem takiego przeciążenia, jeśli chodzi o czytanie. I tak na zakończenie chcielibyśmy jeszcze coś ogłosić i również coś podziękować, ponieważ no jakiś czas temu dodaliśmy stories, w którym rzuciliśmy wyzwanie, że jeśli do końca roku na Instagramie dobijemy do 2000 obserwujących, TBR na luty będziecie wybierać wy, czyli nasi widzowie, oczywiście na Instagramie na zasadzie ankiet będziecie mogli wybrać nasz TBR. Też taki TBR już robiliśmy właśnie na lipiec, chyba z okazji roku kanału, odsyłamy was tamtego odcinka i nam się tak spodobała ta forma, to było naprawdę takie emocjonujące, kiedy te ankiety czasami się już wahały w ostatniej chwili, się zmieniała jakaś książka, nawet co chwilę sprawdzaliśmy w ogóle, jaka książka wygrywa, że to jest taka fajna dla nas też rozrywka po części, więc postanowiliśmy właśnie taki challenge zrobić. Tak, poza tym pamiętam, że byłem bardzo zadowolony z tych książek i pomyśleliśmy, to też coś fajnego dla was, żebyście jakoś mogli mieć jakiś wpływ na to, co czytamy. I w ogóle nasze oczekiwania zostały przekroczone, bo w ciągu kilku dni te 2000 obserwujących na Instagramie było. Dlatego bardzo za to dziękujemy, jest nam przemiło. W ogóle już teraz ta liczba jeszcze podrosła, nie wiem, chyba o 50 obserwujących. W ogóle teraz bardzo dużo osób właśnie dołącza do naszego Instagrama. Bardzo dziękujemy za to. I oczywiście zapowiadamy, że TBR na luty będziecie mogli nam wybierać na Instagramie. Tak, do którego oczywiście zachęcamy, nazwa wyświetli się na ekranie. Tak, zapraszamy. Za ten odcinek wam bardzo dziękujemy, za obejrzenie go do końca. Zachęcamy do zostawienia komentarza. Jeśli braliście udział w maratonie, to koniecznie napiszcie, co czytaliście, jak wam się podobało i tak dalej. Możecie zostawić również łapkę. Najlepiej w górę i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!